Cześć, dzisiaj przyszykuję wam zupę serową z chipsami serowymi. Zabieramy się do pracy. Zacznę od tego, że przyszykuję sobie chipsy. Starłem sobie mozzarellę. Teraz ją rozsypię na pergaminie, żeby zrobić chipsy. Zrobię trzy, zobaczymy, który wyjdzie. Będzie najlepszy. Piekarnik rozgrzałem do 200 stopni. W gotującym się bulionie rozpuszczę dwie kostki sera topionego. Ser topiony nam się rozpuścił. Teraz dodam resztkę mozzarelli, która mi została. I wyjmę nasze chipsy, żeby te chwilkę przestygły, bo teraz są za bardzo plastyczne. Podłożę ściereczkę. Zupę doprawimy solą i pieprzem. Dodam trochę natki z pietruszki, którą teraz przesiekam. I dodaję do zupy. Zupka gotowa. Podamy w miseczce. I do tego wrzucamy nasze chipsy. Teraz oderwiemy. Jeszcze są trochę plastyczne, to można je teraz uformować. O. Zupa gotowa, życzę smacznego.